I witam was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Frodo, kolejny odcinek Lara Croft Go przed wami. Słuchajcie, zmieniłem sobie strój, miałem wam pokazać. Zmienimy sobie może na ten, co bra? Dobra, bo tu były już te dwa, a bo tu mamy zimowy. Chciałem ten, taki dresik. Jak stoimy? Labirynt dusz jakiś, tak? Spirits. Zobaczymy. Ogólnie w poprzednim odcinku spadliśmy gdzieś. Nie mogliśmy zabrać naszego artefaktu. Przeszkodził nam ten wielki wąż. Budzimy się w dresie. Zobaczymy, ile będziemy mogli zrobić w tym odcinku. Ja generalnie poza nagraniem udało mi się zdobyć te pominięte artefakty. Później może wam pokażę, bo na samym końcu już podsumowanie. Dobra, tutaj jest ogólnie ciemno, więc nie wiem, czy to jest, czy ma znaczenie, którą drogą pójdziemy. To naprawdę ciemno. Nie wiem, czy ja tutaj coś zobaczę, jakiś artefakt. Czy wyglądają tak samo? Na razie widzę, że to jest jakiś swego rodzaju labirynt. No i tutaj jest trochę do wyboru. No nie wiem, pójdźmy teraz w tą stronę. Czy my tutaj będziemy błądzić, jak myślicie? O kurde. Dobra, mamy jakąś dźwignię. Zaraz zobaczymy, co to da. Coś tam. Mhm. Super. A, tutaj. No to może ja się cofnę. A, nie mogę. Aha. No dobra, to może tu. Tu nas nie było. Mogę zejść na dół? Mogę. No nie widzę na razie artefaktów, więc spoko. Myślę, że w dobrym kierunku idziemy. Co to jest? Czy to się zawali? Czy to jest jakieś jednorazowe? Aha, dobra, dobra, rozumiem. Nie, to mi nic nie da, to może tu. Chyba dobrze. Tylko kurczę, słuchajcie, nie ma artefaktów. No nic nie widzę na razie. Chyba, że może tutaj od tego momentu nie ma nic. Co to? O, nastała jasność. Bo się wrócić już nie mogę. No dobrze, ale teraz co mi to da? Bo jak ja... on mnie zabije? Chociaż tutaj ktoś mi mówił... Asia Shadows mi mówiła, że właśnie tą pochodnią będę mógł odstraszyć te węże. Spróbujmy to. No właśnie. Okej. Okay. O. Halo? Rubiny tym razem, 17. Dobra. A teraz gdzie on pójdzie? Nigdzie nie pójdzie, po prostu go oślepiliśmy. Dobra. Aha, czyli na górę nie mogę z pochodnią. No ale dobra. Bierzemy kolejną. Tu go nastraszymy. No i to wystarczy, prawda? Nie będziemy tutaj nic kombinować, bo potrzebujemy tego. Patrzę tylko, czy nie ma. Ale nie ma nic. Nie.
Ogólnie te tekstury właśnie się zlewają, także to tak sprytnie jest zrobione, widzicie? Rubin. Ciekawe, co się jeszcze tutaj zbiera innego. Mogę pochodnie i może tak zróbmy. Mogę zejść z nią? Nie mogę z nią zejść. Aha. A to sprytne. Chyba, że... Już wiem. Tego zabijemy. To sobie obniżymy, żeby właśnie mieć tutaj dostęp do pochodni. I teraz... Jak to zrobić, żeby sobie tego jednego węża... Aha, w ten sposób. To chyba źle zrobiłem. Tak. No, troszkę jest kombinowania. To zabieramy, dobra. I teraz tutaj, słuchajcie, jak ja mam to zrobić, żeby tak go cofnąć tutaj, tego jednego? No właśnie, on się nie cofa. Okej. Jak zrobić, żeby go tak cofnąć? Czekajcie, spróbuję może tak tego zabić. O, dobra. Bardzo dobrze. Ale chyba to skaszaniłem, dlatego że chyba wcześniej muszę zabić tego na górze. Bo ja teraz co ja zrobię? Ja nic nie zrobię teraz. No, spierdzieliłem to. Dobra, czyli Dzida też jest jakby priorytetem tutaj. Widzicie, ile tu męczarni jest? To nie jest takie proste, jak się gra jeszcze na samym, pierwszy raz. To może tak, może najpierw... Ja mogę to zabrać? Czy to jest... Czy to nie jest dobry pomysł teraz? Dobra. Zabierzmy to najpierw. Tego trzeba zabić. Tu trzeba zabrać pochodnie i postraszyć tego. Idealnie, co? Super. Idziemy dalej? Idziemy. O. No. Jakaś salamandra, jakaś jaszczurka. Zbieramy. Ciekawe, czy mi się uda. O, ten goguś tutaj będzie łaził za mną. O, i od razu. Po, serio. To chodź. Mykaj. Sobie zrobiłem, co? Drogę. No teraz to ja chyba to źle zrobiłem, tak? Czy jak ja teraz pójdę tu, to... Aha. Kurczę. Mam tą pochodnię. Dobrze. Mogę... Nie, no nie mogę. Chyba źle, bo kogoś muszę tutaj... No właśnie, tutaj muszę kogoś sobie przyprowadzić. Ale kogo?
Czy generalnie to chyba skaszaniłem to, nie? Chyba, że tego. Nie, strzelę w niego. Ten pójdzie tu i też ja jego powinienem dzidą strzelić. Dobra, wszystko źle zrobiłem. To pewne. Szkoda, że muszę zaczynać tą jaszczurkę od początku. No ale dobra, już wiem jak mniej więcej ją tutaj... Dobra, zawieź mnie do góry. I teraz tak, tu. No tutaj na pewno nie mam wyboru, muszę tak zrobić. Później... No też nie mam wyboru. Tu. Dobra, zróbmy tak. Zabijmy tego. Weźmy dzidę. No nic, trzeba kombinować, nie? Tego to bym chciał właśnie odstraszyć tam na ten. A tego to bym chciał zabić dzidą. No i dobra. Ładnie poszło. Nie ma tutaj nic. Nic mi się nie zlewa. Już nie widzę, bo to wszystko takie same. Dobra. Na razie tutaj nic nie widzę. Co, idziemy dalej, nie? A, mogę tutaj przesuwać teraz te. Kurde. Jak to zrobić, żeby to... sobie tutaj ładnie tu. To mi nic nie da. Tutaj muszę na pewno wejść. Tak, żeby sobie to... Jakiś filar muszę tutaj przepchnąć, ale kurde, no przykładowo, nie do końca, bo tu jak popchnę to nie, to się nie da nawet. To mi nic nie da, bo sobie zablokuję. Czekajcie, no spróbuję tu. Tu nie mogę, bo mnie zaraz zabije. No to sobie zrobiłem drogę. Ale jaja. Jak to zrobić, żeby... O, czekajcie, a może tutaj coś z tym... Nie, no też mi to nic nie da, bo jak sobie to przeprze tutaj... O, czekajcie, a tego jakbym popchał... Ale co mi to da? Przy to mi nic nie da. Chociaż? Nie, no nic. Jak to zrobić, żeby... No tu nie mogę, bo mnie zaraz dziabnie. No cholera jasna, no. Nie mogę. Nie wiem jak ja mam to zrobić. Ale jaja. Mam trzy takie słupy i... Fajnie by było sobie tutaj, wiecie co, zatamować, a tu dołem przejechać jakoś i popchać. Ale tutaj by trzeba było zatamować sobie...
Żeby on mnie tu nie dziabnął, no, ale ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Co za szajs. 40 lat później. Tak myślałem, że w pewnym momencie się zatrzymam i nie będę wiedział, co mam zrobić. Tu nie przejdę. W sumie to mi nic nie daje. Czekajcie. Nie, no też mi to nic nie da, bo przecież ja się znowu zatamuję tu. No, co mi to da? Tutaj bym chciał, ale to mnie zaraz zabije. Ale czekajcie, to by było... Może tutaj sobie... Czekaj. Już może coś wiem. Coś mi może świta. Poczekajcie. O. Dobra. Jest jakiś progres. I teraz. Tylko, że... Czekajcie. Tu? Nie, to też mi nic nie da, tak? Chociaż... Nie, no znowu. Ale ja mogę go zabić przecież bokiem. Czekajcie. No. Mykaj tutaj mi stąd. Dobra, jest fajnie, jest okej. O, sekrecik. Jakoś daje radę. I teraz trzeba by było tak. O, pochodnie. Ale... Ja nie mogę z nią zjechać. Podejrzewam, że muszę sobie zrobić, słuchajcie, jeszcze z tych dwóch drogę górą. Z pochodnią. O, tu. 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 I tu. No. Będzie. Teraz nastraszymy węża. No i git majonez. O kurczę. A to dopiero drugi. Chyba ten, ten labirynt też podzielimy, słuchajcie, na dwie części, bo nie dam rady w jednym odcinku przejść wszystko. O kurczę, pająki teraz, tak? No dobra, zapalmy najpierw. Aha, bo one idą razem ze mną. W ten mańkę, tak? O, to już jest dobrze, nie? Dobra, coś się dzieje. I teraz tak. To mogę przesunąć, tylko teraz pytanie, czy ja to potrzebuję gdzie? Nie, no do czego mi to jest? U matku. Co ja zrobiłem? A, ten idzie tutaj, widzicie? Też. Jak to zrobić, żeby... Ewentualnie, do czego mi jest potrzebna ta platforma? Czy wejść tutaj na pewno nie mogę? Także odpada. Chodzi o to pewnie, żeby z tą pochodnią się jakoś dostać na górę, ale... Jeszcze wiecie, co zobaczę? Zobaczę, co da mi to. Tu. A, w ten sposób. No, ale to jak to sobie na przykład przeprowadzić sobie to?
Dobra, chyba wiem. Pająka trzeba przeprowadzić. Patrzcie na to, ja wam to pokażę zaraz. Pająk idzie. Ja go biorę. Sprytne, co? Dobra, i pająk teraz zostaje. I niech on sobie zostanie. I ja sobie idę po pochodnie. I zabijam tego pająka. Super, co? Po prostu świetne rozwiązanie. Pomysłowe te zagadki. Nie ma tu nic. Zmykamy. Myślę, że wszystko. Dobra. Co my tu mamy? Jaszczury, tak? Będą łazić za mną. Czy ja muszę się pozbyć jaszczurki, czy nie? Chyba nie. Nie mogę się jej pozbyć. To dobra, weźmy sobie najpierw pochodnie. Już chyba źle zrobiłem, bo ona mi spadnie teraz, tak? Idzie, idzie, idzie. No właśnie, jak ja teraz tutaj depnę, no to spadnie mi, a ja ona nie ma mi spaść. Nie mogę też jej zabić. Aha, chyba że... No nie, no to bez sensu jest też. Czekajcie, czy to jest w ogóle jakiś... Nie, no nie mogę. Nie mogę, bo mnie tamten zabije. O co tu chodzi? Jak to zrobić? Bo przecież tego przesunąć się nie da. A jakbym zrzucił tam na dół jaszczurkę, to co by mi to dało? Z pochodnią musi mnie tam... Dobra, ja wiem, o co chodzi. Po prostu ta jaszczurka, nie mogę jej zabić. Ale jak to zrobić, żeby jej nie zabić? Żeby ona mi... Że ja muszę z pochodnią zjechać na dół, wiecie? No, 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 cofaj się. A, ty się tu mi cofniesz. Nie, 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 nie z tej strony chcę, żebyś mi się cofnęła. Kurde, zwariuję. No tu zejdę, to spadnie jaszczurka. A przecież tego nie chcemy. Czekajcie, a zrobimy tak. Pójdzie za mną jaszczurka? Pójdzie. Super. I teraz tak, pytanie, czy ja potrzebuję węża czy jaszczurkę? No dobra, ale już wiem, o co chodzi, więc tak, zabijemy jaszczurkę i zobaczymy, czy wąż pójdzie mi tutaj, na to miejsce. To jest dobry pomysł. W ogóle co ta dźwignia daje? To chyba idzie do góry, tak? A tak to idzie. To nie, to chyba musi jaszczurka iść. No ale zobaczymy, nie? No. W ogóle to jest do kitu. Nie tak w ogóle. O kurde, ale jazda. To nie jest łatwe. Czy ja potrzebuję jeszcze tą jedną jaszczurkę tutaj, która zejdzie ze mną? Nic, muszę jeszcze raz. Oh my god. Dobra, zabieramy to. Idzie za mną.
To na pewno muszę sobie to przenieść. No kurde, no ale to się nie da tak, jak ja bym chciał. No i już jest źle. Bo ja nie mogę przecież zabić tej jaszczurki. Ale to jest trudne. No ale to jest nieuniknione, żeby ta jaszczurka spadła. Nie ma takiej możliwości, żeby nie spadła. Tutaj też wszystko źle, bo przecież nie mogę go tak... No właśnie, on mi się cofnie. Chociaż... Nie, dobrze, udało mi się. Ja pierdziu. Ale jazda to była. Ale to fuksem, słuchajcie. Jakoś samo jakoś tak wyszło. No to nie było łatwe. O. Mamy drugą. Dobra, mamy jaszczurkę, mamy aż trzy platformy. Jezus. Co to w ogóle daje to? A, spycha. Kulkę bym musiał zepchnąć, tak? A czarne? Aha, to... Nie, no tu nie mogę. To? Aha, okej. Słuchajcie, zaraz będziemy kończyć, a jestem dopiero przy którym? Trzecim? Ale jazda, no, tego się nie spodziewałem. Tutaj jak stanę, to od razu mnie jaszczura zabije. Więc podejrzewam, że muszę zamknąć na razie jaszczurę, żeby zabrać sobie ogień. Tylko, że co mi to dało? Potrzebuję tej jaszczurki, prawda? Nie, to mi nic nie dało. O, fuck. Jak ja mam zrobić, żeby tą jaszczurkę... Tego też przesunąć nie mogę, więc trochę to takie dziwne jest. A, już wiem. Dobra, najpierw spróbuję może... zepchnąć... A, dupa. Nie, no dobra, spróbuję zabić na razie jaszczurkę, bo ja nie wiem w ogóle, o co kaman w tym. Chciałem, wiecie, co zrobić? Znaczy, ja to źle zrobiłem, na pewno. Ale potrzebowałbym... No nie wiem, czy ja to potrzebuję, tak naprawdę. Nie, chyba źle zrobiłem w ogóle, wszystko źle.
No pewnie, że źle. Dobra, nie, nie, nie. Chyba mogłem zrobić najgorszą drogę, jaka możliwa. Z możliwych. Co ja mam zrobić, żeby ta jaszczurka poszła za mną? To jest pytanie. Co ja też mam zrobić, żeby... żeby można było... Czekajcie... kulkę zepchnąć. To też jest bardzo ciekawe. No to jest jakieś... A jest! Dobra, idzie za mną. Dobra, idzie za mną. Dobra, dobra, ty mi tutaj nie kombinuj, koleżanko. Wiecie, jak to zrobić, żeby... A tu mi idziesz, tak? No to nie przejdziesz teraz. Chciałbym ją, wiecie, zepchnąć do tego. No nie mogę. Zwariuję zaraz. Chciałem ją zepchnąć na tą kulkę, żeby ona poszła, wiecie, wzdłuż kulki. No i nie chcę iść. Ja... Jak to zrobić, żeby ona... zrobić, żeby ją... Wiecie, o co chodzi? Żeby ją zepchnąć tutaj, no. O kurde. No nie da rady jej zepchnąć. Ja pierdzielę, jaki w ogóle syf. Jak to zrobić, żeby ona na tą kulkę spadła? Zamknęła się. No i ciul, nie pójdzie za mną już nigdzie. No i będę się bawił z nią w kotka, w myszkę. To może ten słup? Już sam nie wiem. Tylko że jak ja się przesunę, to mi... Aha, nie. Co wy myślicie?
No i skaszaniłem to. Bo tu nie chodziło o to, żeby... No, tu by było przejście, ale ja... Nie mogę, no. Nie mogę... No i nie mam przejścia. O kurde. Zrobić tak, żeby zatrzymać kulkę. Bo tak to nie ma... Nie ma takiej opcji, nie? Restart jeszcze raz. A jak to było? Aha, tu przyjdzie za mną. Jak mam pochodnie, to się jakoś tak nie boję jej, bo... W każdej chwili można ją odgonić. Dobra. Z tym, że... No właśnie, jak zrobić to, żeby ta piłka, ta kulka nie spadła na mnie? Jak to zrobić? Bo... Tak naprawdę tu... No ja nie mogę tego przesunąć, prawda? Nie ma takiej możliwości. Tu. I teraz jak to zrobić, żeby tą jaszczurkę, no właśnie, przegonić na kulkę? Nie mam pojęcia, jak ja mam to zrobić, żeby tą kulkę zepchnąć teraz. Albo... Nie, no to też nie mogę. O, czekajcie. Dobra, mam coś. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale to... No, udało się, fuksem. Udało się. Przypadkowo. Już drugi raz chyba mi się tak zrobiło, że przypadkowo. Dobra, słuchajcie, który to jest etap? Trzeci, to będzie czwarty. Siódmy, ósmy i dziewiąty. Ojeju, tu jakieś kolce. Ja myślę, że to zrobimy sobie w następnym odcinku. No tak to jest, jak się gra na ślepo. Trzeba trochę pomyśleć, zanim to się wszystko... I kilka razy popróbować, zanim się przejdzie daną planszę. Ale fajnie jest, bardzo mi się podoba ta gra, jak na razie. Ja wam za dzisiaj dziękuję i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.